Darku, witamy w Sforach. Co widzę w tle? Jest to autokar krwiodawstwa, który został zaproszony do naszej miejscowości w celu zbiórki krwi. Skąd w ogóle pomysł na akcję? Pomysł zrodził się wśród członków OSP Sfory, aby wesprzeć tą swoistą wojnę, w jakiej dzisiaj jesteśmy z koronawirusem. Dawniej nasi przodkowie przelewali krew na wojnach innych, a dzisiaj my jesteśmy na wojnie z koronawirusem i oddajemy krew, aby walczyć. Rozumiem, że sporo wśród strażaków z OSP w Sforach i okolicznych jest sporo zdrowieńców, dobrze rozumiem? Nie, to nie jest akcja zbiórki osocza, jest to akcja zbiórki pełnej krwi. Aha, o pełnej. Która też jest potrzebna, bo tak jak słyszymy w mediach, jednak są niskie stany rezerw krwi i są apele o zbiórkę. Warunkiem przeprowadzenia akcji krwiodawstwa było zebranie minimum 25 osób chętnych, a maksymalna liczba osób, którą autokar może obsłużyć, to jest 50. Do nas zgłosiło się ponad 50 osób. Także liczymy na to, że wszyscy się stawią i ta akcja będzie w 100% przeprowadzona obficie, jakbym tak powiedział. Akcja w Sforach i przez OSP Sfory zainicjowana, ale również zaprosiliście do tej akcji strażaków z sąsiednich jednostek. Tak, zgadza się. Do akcji włączyli się również nasi sąsiedzi, druhowie z OSP Cełujki, druhowie z OSP Sycyna, jak również druhowie z OSP Rogoźnica. Czy to też nie jest tak, że to jest takie już powoli jedna z wielu, mam nadzieję, akcji i wydarzeń? No w końcu w tym roku obchodzicie stulecie jednostki. Tak, to się zgadza. Jednostka OSP Sfory jest jednostką najstarszą w gminie Biała Podlaska, założoną w 1921 roku i w tym roku przypada jubileusz stulecia obchodów naszego istnienia. Ten samochód dzisiaj, ten krwiobus, to chyba też jedna z wielu akcji, które w ciągu roku będziecie przeprowadzać. Oprócz obchodów stulecia również będzie powitanie nowego, oficjalne powitanie nowego samochodu strażackiego, który został już nabyty w zeszłym roku, już jest w remizie naszej, także cieszy już naszych strażaków, już jeździ na akcję. I oficjalne powitanie odbędzie się również w tym roku.